Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym wideo newsie. Tym razem już nie w studio, a w plenerze. Korzystam z pięknej dzisiaj pogody, słonecznej, aczkolwiek wietrznej, ale mam nadzieję, że audio się dobrze nagra z mikrofonu krawatowego. Oj, te wideo newsy miały być częściej, a są faktycznie raz w miesiącu. Miało to się poprawić, a jak zwykle się nie poprawiło. Ale dzisiaj jestem na ulicy Przemysłowej w Mogilnie. Celowo wybieram takie mniej uczęszczane uliczki, żeby nikt nie przeszkadzał, żebym nikogo nie musiał nagrywać, potem blurować twarzy, prawda? A i też takie zaciszne miejsce, gdzie rzadko co przejeżdża, można na spokojnie nagrać Wam kilka słów, kilka zdań, które mam Wam dzisiaj do przekazania. Moi drodzy, co nowego w Elstacji? No jak wiecie, Elstacja jest radiem międzynarodowym. Słucha nas wielu słuchaczy praktycznie z całego świata. Można sobie zobaczyć na globusiku, na lokalizacji, z których miejsc, z których zakątków świata nas słuchają, gdzie nas słuchają, w jakim zakątku świata. Faktycznie gęsto tych czerwonych kropek, zwłaszcza w Europie, na wyspach, w Stanach również. Pokażę Wam tutaj te kropeczki, wrzucę gdzieś w trakcie, jak będę Wam o tym mówił. Ale można sobie samemu wejść na naszej stronie. Na samym dole jest taki globusik, gdzie te wszystkie lokalizacje są pokazane. Ilość naszych słuchaczy, a w zasadzie ilość tych, którzy wchodzą na naszą stronę internetową. I tak w związku z tym, że jest to stacja międzynarodowa, taki pomysł mnie naszedł, żeby powrócić do tego, że audycje są również nadawane w języku angielskim. Wiem, kiedyś w markowym graniu było sporo mówione i po angielsku, i po rosyjsku, jak żeśmy przedstawiali chociażby składanki z tunguski. Ale myślę o stworzeniu osobnej audycji, powiedzmy raz w miesiącu, gdzie prowadziłbym tę audycję tylko i wyłącznie w języku angielskim. Przedstawiałbym naszą muzykę rodzimą polską, nasze nowości, premiery, jak gdyby jeszcze raz, ale z nastawieniem na słuchaczy nie polskojęzycznych, tak? Żeby coś mogli zrozumieć, mogli poznać naszych muzyków w ten sposób i naszą muzykę polską. Myślę, że byłby to fajny pomysł, ale ciekawy jestem Waszego zdania, Waszej opinii, czy warto taką audycję angielskojęzyczną stworzyć, która by się, no powiedzmy, raz w miesiącu pojawiała. Pamiętam, że nagrywałem kiedyś podcasty dla radia, wtedy jeszcze Welle Dry and Dry, obecnie Modul Dry and Dry. Te podcasty są dostępne w sieci, można je sobie posłuchać. I tam właśnie przedstawiałem w języku angielskim naszych słuchaczy, naszych kompozytorów, naszą muzykę polską, elektroniczną. I to było fajne, bo można było pokazać szerszemu gronu, zaprezentować naszą polską muzykę. Myślę też nad naszą stroną internetową, ponieważ strona bardzo fajnie otwiera się i prezentuje się na w przeglądarce komputerowej, ale nie do końca jest pokazywana na urządzeniach mobilnych, na smartfonach, na tabletach. Po prostu nie jest responsywna i pewne rzeczy gdzieś tam są ucięte. Nie jest tak, jak powinno być. Ja sobie cały czas z tego zdaję sprawę, że mogłaby się pokazywać tak samo lub podobnie na wszystkich urządzeniach, zarówno mobilnych, jak i na komputerze, tak? W przeglądarce komputerowej. Nie wiem, czy stworzyć nową stronę, na przykład w oparciu o silnik WordPressa czy innego CMS-a, czy po prostu stworzyć jakby podstronę na komórki, chociaż to byłoby bez sensu, tak? Można też stworzyć osobną aplikację, na przykład Androidową czy na iOS-a,
która by była pobierana na urządzenia i w ten sposób można byłoby coś tu się majta od kamerki i można by w ten sposób zrobić, że na smartfonie powiedzmy otwiera się aplikację i tam się słucha, przegląda stację. Można, też nad tym myślę i będę musiał coś z tym faktycznie zrobić, bo po prostu zgłaszacie mi, tak, że na smartfonie nie da się słuchać stacji, chyba że w aplikacji takiej jak Reply Radio, o której już Wam mówiłem w poprzednich wideoniusach. I zresztą jest taka też informacja na naszej stronce internetowej. Może tak będzie lepiej? Cały czas tutaj mi się mojta to rączka od kamerki. Moi drodzy, życzę Wam spokojnej, fajnej niedzieli. Do usłyszenia na audycji najbliższej w czwartek na Markowym Graniu. No i czekam na Wasze propozycje, Waszą opinię, czy tutaj gdzieś pod filmem, czy mailowo. Co sądzicie o tej audycji typowo angielskojęzycznej, tak? Dla słuchaczy, no nie z Polski, którzy słuchają też radio L Stacja. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.